Lore rajdu Vault of the Incarnates. Czemu jesteśmy na tym rajdzie? Kim są przeciwnicy, na których trafiamy? I dlaczego Rashaget tak bardzo nie lubi się z Alexstrasza? Żeby dowiedzieć się, co tu robimy, to najlepiej będzie wrócić na sam początek. Były sobie kiedyś smoki oraz tytani. Panteon tytanów to dość silne pojeby, podobnie jak panteon śmierdzi, o którym wspomniałem w filmie o Lore Sepulchera. Tak czy inaczej, tytani zdecydowali, że chuj kurwa, dajmy smokom moc. Pewnie się ucieszą. No i plan się po części udał, gdyż niektóre smoki się zgodziły, zostając dzięki temu aspektami, a inne zaś stwierdziły, że was pojebało, tytani są pojebani, wy jesteście pojebani, wszyscy są pojebani. Nie przejmujemy tej mocy. Wzięli sobie za to moc od elementali, przez to rozpętał się całkiem spory smoczy beef, a walki freestyle'owe były na porządku dziennym. Beef był na tyle pojebany, że pewnego dnia, gdy się tak między sobą sprzeczali, to Neltarion, czyli ten gość, bardziej znany jako ten przechuj, który rozpierdolił pół Azeroth, zapożyczył się mocy od godów i wysłał Rashaget na 20 tysięcy lat w Azkabanie. Beef skończył się w taki sposób, że również resztę Primal Smoków udało się zamknąć w pizdu, a jeszcze innym więzieniu, znanym szerzej jako Vault of the Incarnates. Wiecie, co mają do siebie wszystkie pojeby? To, że utworzy się wokół nich jakiś kult. Primaliści to taki kurwa klan popierający Primal Smoki. Jeden z Primalistów, którego spotkamy w rajdzie, to Kurok Grimtotem. Właściwie to udało mu się dość sporo namieszać, gdyż to właśnie on stwierdził, że chuj kurwa, uwolnić Rashaget. A następnie uwaga, uwaga, zgadliście, uwolnił Rashaget. Po czym wydarzyło się wszystko to, co widzieliście w trakcie levelowania od 60 do 70. I nie, kurwa, nie zrobię materiału o lore poszczególnych krajów. Niech się polski YouTube w końcu obudzi i nagrać coś dobrego o aktualnych wydarzeniach, a nie 500 raz historię Lich Kinga czy innego pierdolca, którą każdy zdąży już przeruchać. Wracając do tematu. Uwolniona Rashaget najebała sobie rekreacyjnie Alexstrasza, która dostała depresji, bo nagle po 20 tysiącach lat zrozumiała, że w sumie to, no, słabo się zachowałam, zsyłając was do sztumu, mogliśmy się pogodzić zamiast walczyć. A Rashaget poleciała przy okazji z primalistami do Vault of the Incarnates uwolnić swoich uwięzionych braci, czego oczywiście nie chcemy, więc z Khadgarem, dość silnym magiem, Kalegosem, dość silnym smoczym aspektem, kumplem Khadgara i kilkoma innymi smokami idziemy im przeszkodzić, a siła przyjaźni nas poprowadzi. Raczej nie ma co się dziwić, że wejście będzie obstawione aż po brzegi, za co po części odpowiedzialny jest Ranok, a jego zadanie jest bardzo proste. Zwołać armię i nas zatrzymać. Czy im mu się to udało? Otóż przy śmierci rzuca ciekawym zdaniem. Broadmother, I failed you. Ta poszlaka przyda nam się później. Zagłębiając się dalej w labirynt Vault of the Incarnates, napotkamy na swojej drodze dość sporo primalistów próbujących nas powstrzymać. Niektórzy niezbyt inteligentni próbują z nami walczyć, mimo iż dopiero odjebaliśmy im komendanta Eranoga, inni gdzieś w zakamarkach podziemnych wymyślili, że odprawmy rytuał i przyzwijmy Terosa. Jakiegoś losowego ziemnego przechuja i wszystko by się nam udało, gdybyśmy mu im tego nie przerwali. Przerwany rytuał poskutkował tym, że Teros nie został przyzwany w całości, dzięki czemu nie był zbyt trudnym przeciwnikiem. Pamiętacie Kuroga Grimtotem? Tego pojeba, co uwolnił Rashaget. Wspomniałem, że spotkamy go w rajdzie i również tutaj udaje mu się sukcesywnie namieszać. Okazuje się, że gość jest ogólnie dość silnym szamanem. Przeszukując Vault of the Incarnates, natrafiamy na jedną z jego kreacji. Sanara, czyli pająka, która nam po prostu przeszkadza, więc trzeba odjebać. Istotniejsze jest jednak to, że też sam Kurok również znajduje się w wolcie, którym dziwnym trafem znajdują się również elemental ołtarze mocno wpływające na szamańskie umiejętności, pozwalające na przyzywanie pojebanych żywiołów, a spotkanie się z nim jest momentem, w którym w końcu kładziemy kres Taurenowi odpowiedzialnemu za ostatnie wydarzenia. Pomniejszając z każdym kolejnym krokiem armię primalistów, natrafiamy na ich radę. Złożona z czterech członków, bo w końcu każda frakcja musi mieć mądre głowy od zarządzania zasadami. W starciu z radą dzieje się jednak jedna rzecz, mianowicie nie udaje nam się pokonać jednego z członków. Mało tego, Dotea ucieka w pizdu, a my skoro już i tak skoncentrowaliśmy się na wybiciu wszystkich, to lecimy w pogoń, niestety lekko się spóźniając. Jest to szamanka specjalizująca się w Storm Elemencie, powiedziałbym elemencie burzy, ale brzmi to zajebiście głupio. Doskonale zdawała sobie sprawę, że po obskoczeniu w pierdolu z członkami rady nie ma raczej szans i tutaj przychodzi Rashaget cała na biało. Zgadza się? Jesteś pizdą. Podpisujemy pakt. Masz tu trochę mocy, a deal zakończył się tym, że Dotea przyjęła formę Storm Elementala, który też obskoczy w pierdol. Ostatnia niezwiedzona poszlaka kieruje nas do komnaty, z której doskonale widać główne więzienie, miejsce, w którym przytrzymywane są więzione smoki i miejsce, w które prawdopodobnie udała się Rashaget. Jest tylko jedno ale i to ale wydaje się niesamowicie pojebane. W komnacie przesiaduje obserwująca więzienie Broadkeeper Djurna. To o niej wspomniał prawdopodobnie Ranok przed śmiercią i ku naszemu zaskoczeniu, nasza Broadmother opiekuje się zajebiście dużą ilością smoczych jaj, z których w przyszłości wyklują się małe, słodkie, primalistowe smoczki, niewinne stworzonka pełne ciekawości świata, nieskalane grzechem. No właśnie.
Żeby dostać się do głównego volta, to trzeba przejść przez komnatę. A jaki jest na to najlepszy sposób? Zgadza się. Dokonanie kurwa smoczego holokaustu, niszcząc wszystkie jajka po kolei oraz zabijając ich opiekunkę. A potem w wspaniałym akcie miłosierdzia w końcu trafiamy do głównej sali, stając oko w oko z Rashaga. W próbie powstrzymania jej przed niszczeniem więziennych bram pętających jej braci udaje nam się ją zabić i zwyciężyć. Dzięki czemu Alex Rasha i reszta smoków znów mogą odetchnąć z ulgą i nie bać się o to, że błędy przeszłości będą polować na nich w snach. Prawda? Prawda? No właśnie kurwa nie. Rashaga zginęła, ale udało jej się zdestabilizować Volt na tyle, że trzech Primal Smoków, jej braci, uwolniło się wkurwionych stratą siostry z klatki. I teraz słuchajcie tego. Mamy Was, Talegosa, będącego niebieskim smoczym aspektem, Khadgara, wybitnie silnego maga, który poświęcił się studiowaniu ksiąg Mediwa w Karazanie, i trzy smoki o sile podobnej lub prawdopodobniej w jednym przypadku znacznie silniejsze od siły Rashaga, która przypominam najebała Alex Rashy na gołe pięści. Więc nie ma co się dziwić, że ta walka w tym momencie spisana jest na porażkę i najlepszym wyjściem jest ucieczka, unikając śmierci o niecałą sekundę. Podobało się? Zostaw lajka, suba i przede wszystkim napisz, jak ci się podobał materiał, co myślisz o Lord Dragonflightów, czy też samego rajdu, a ja spierdalam grać w kompa. Siemano.